Agencje podają dwie sensacyjne wiadomości na temat Igrzysk Olimpijskich. Juan Antonio Samaranch podczas wizyty w Manchesterze powiedział, że miasto to ma ogromne szanse otrzymać organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 1996 roku, a jak wiemy, przecież jest to stulecie Igrzysk po raz pierwszy rozgranych w Atenach i do tej pory mówiło się, że tylko Ateny mogą organizować te Igrzyska. Samaranch powiedział, że Manchester ma właściwych ludzi i podczas przyszłorocznych wyborów, które odbędą się we wrześniu w Tokio, ma bardzo duże szanse. Burmistrz i szef Berlina Zachodniego, Walter Meber, oświadczył dziś, że w 2004 roku zamierza wystąpić z propozycją zorganizowania igrzysk w Berlinie Zachodnim i Berlinie Wschodnim. Powiedział, że przyznanie igrzysk obu częściom miasta byłoby ukoronowaniem procesu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Wiadomości filmowe z zagranicy rozpoczynamy od Wimbledonu. Ostatni tytuł w grze mieszanej zdobyła para czesko-amerykańska Jana Nowotna, Jim Push. W RFN euforia po zwycięstwach Steffi Graf i Borisa Beckera. To był niebiański tenis, napisał Bild, ale połowa ludności w RFN nie miała okazji tego zobaczyć. O czym myślały ARD i CDF, pozwalając się ubiec w wykupie praw stacji kablowej, która dociera tylko do części telewizorów. Była to największa wpadka obu stacji telewizyjnych w RFN od wielu lat, tym bardziej, że sieć kablowa wykupiła prawa aż na 5 lat. Triumf Hiszpanów podczas pierwszego poważnego górskiego etapu Tour de France. Dziewiąty wygrał samotnie Miguel Indurain o 26 sekund wyprzedzając Anselmo Fuerte i o minutę 28 sekund ubiegłorocznego zwycięzcę specjalistę od jazdy w górach Pedro Delgado. Liderem nadal jest Amerykanin Greg LeMond. Delgado jest na razie 7 minut za liderem, ale w górach potrafi odrobić niemal wszystkie straty. Denver, florecistki RFN złotymi medalistkami w turnieju drużynowych Mistrzostw Świata. W finale pokonały one Rosjanki 9-5, trzecie były faworyzowane Włoszki. Polacy w turnieju drużynowym florecistów bez porażki awansowali do ćwierćfinałów. Walczyć będą z Francuzami. Brazylia i Paragwaj awansowały do półfinałów piłkarskich Mistrzostw Ameryki Południowej. W oglądanym meczu Brazylijczycy pokonali Paragwaj 2-0. Obie bramki po przerwie zdobył Bebeto. Z drugiej grupy zapewniony awans do finału ma tylko Argentyna, która w ostatnim meczu grać będzie z Boliwią. Czołowy napastnik Celtiku Morris Johnstone będzie pierwszym katolikiem grającym w protestanckim klubie Glasgow Rangers. Johnstone przeszedł do lokalnego rywala 24 godziny przed upływem przewidzianego transferu. Menadżer Rangersów Sanes zapłacił za ten kontrakt 11 milionów funtów. Kibiców Celtiku Glasgow pocieszać teraz powinien Dariusz Dziekanowski, który ma występować u Celtów. Pierwsza pływaczka na świecie, która przepłynęła 100 metrów stylem motylkowym poniżej 1 minuty, oświadczyła, że pomogły jej w tym sterydy anaboliczne. Była pływaczka NRD mieszkająca w Wiedniu, Christiane Knake, powiedziała, że sterydy nie tylko zniszczyły jej zdrowie, ale także jej dziecka. Udało się mi je uratować, ale pod względem hormonalnym odbiega od normy. Kłopoty z dziećmi miały także i koleżanki z drużyny, Barbara Krause i Andrea Pola. Na torze regatowym w Płowdzi rozpoczęli dziś walkę na 500 metrów kajakarze, którzy w końcu sierpnia w tym samym miejscu rozegrają Mistrzostwa Świata. Najbardziej interesowała oczywiście postawa niedawno utworzonej reprezentacyjnej dwójki Kanadyjkarzy, Marka Łupika i Tomasza Goliasza. Dziś Polacy zajęli drugie miejsce, bo już na finiszu przegrali z Rumunami. Za to w czwórce wraz z Andrzejem Sołoduchą i Tomaszem Darskim zdobyli złoto przed osadami Związku Radzieckiego i Rumunii. W kajakach było odwrotnie. Duet Wojciech Kurpiewski-Maciej Frejmut zdobył złoto w dwójce, a uzupełniony o Andrzeja Liminowicza i Roberta Chwiałkowskiego był drugi w finale czwórek. Współpracownikami Andrzeja Strejlała w prowadzeniu drużyny narodowej będą Jan Tomaszewski i Lesław Ćmikiewicz. Opuszczone przez szefa miejsce Rady Trenerów przez Leszka Jezierskiego zajmie Ryszard Kulesza. Wszystkim życzymy powodzenia. To wszystko. Dziękuję.